Już na pierwszych kartach księgi, którą się zajmujemy, znajdujemy obraz wielkiej ofiary naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego można powiedzieć, że jest to ważne, żeby zauważyć, że mamy do czynienia i z ołtarzem, i z ofiarą. Jednocześnie spotykamy się tu z poważnym i wyraźnym ostrzeżeniem, żeby zbliżać się do Boga w sposób ustalony przez Niego. Pierwszymi ofiarami, o których wspomina Pismo Święte, są ofiary dwóch braci, Kaina i Abla. Bożą ocenę tych ofiar znajdujemy w Nowym Testamencie. Wiarą lepszą ofiarę ofiarował Abel Bogu niżeli Kain, jak mówi nam list do Hebrajczyków 11:4. Nie trudno zrozumieć, dlaczego ofiara Abla była doskonalsza od ofiary jego brata. Abel ofiarował z pierworództwa trzody swoich i z tłustości ich, jak mówi nam pierwsza księga Mojżeszowa 4:4. Ta krwawa ofiara odpowiadała myślom Bożym i była nie tylko czynem wiary, ale również posłuszeństwem. Jak wiadomo, nie ma odpuszczenia bez rozlania krwi, o czym komunikuje nam list do Hebrajczyków 9, rozdział 22, werset. Kain natomiast przyniósł ofiarę Panu z owocu ziemi, o czym mówi nam pierwsza księga Mojżeszowa, 4, rozdział 3, werset, którą Bóg przeklął z powodu grzechu Adama. Przeklęta będzie ziemia dla ciebie, mówi przecież pierwsza księga Mojżeszowa 3:17. I Bóg powiedział do człowieka, przeklęta będzie ziemia dla ciebie. Jak mógłby Bóg z upodobaniem wejrzeć na to, co pilność i trud człowieka z wielkim mozołem wydobyły z ziemi, która jest pod sądem? Czy ofiara Kaina nie dowodzi zarazem, że zlekceważył on wypowiedzenie przez Boga przekleństwa nad grzechem, że w zasadzie Kain zgoła nie zwrócił uwagi na ten fakt. Dla Kaina Słowo Boże nie posiadało znaczenia. Miał swoją religię, religię uczynków nie mogącą nigdy usprawiedliwić człowieka przed Bogiem. Kain był rolnikiem. Pracował własnymi rękoma dla zaspokojenia swoich potrzeb, a z tego jeszcze coś zbywało dla Boga. Czy w naszych czasach wielu nie nazwałoby go dobrym, religijnym człowiekiem? Jeśli ktoś żyje uczciwie, nie krzywdzi innych, dla biednych ma rękę otwartą, o takim zwykle mówi się z pochwałą. Kain nie zdawał sobie sprawy z grzechu i przekleństwa, które przez grzech spadło na całe stworzenie. Sądził, że świętemu Bogu może coś przynieść ze swojej pracy, aby dzięki temu ostać się przed nim. Abel tak nie uczynił. Odczuwał, że zasłużył na śmierć i przybliżył się do Boga na podstawie śmierci innego stworzenia. W ten sposób przez wiarę została uznana wielka ofiara za grzech, mająca się w przyszłości wykonać. Od szatana to pochodzi, gdy ludzie próbują przyjść do Boga na innej drodze niż na drodze krwi baranka. Religia Kaina była i jest od diabła. Czy dowodem tego nie jest także Saul ze swą gorliwością zakonu? Był jednym z najprzedniejszych. Był jednym z przedniejszych faryzeuszów, człowiekiem o nienagannym życiu, a mimo to był jednym z pierwszych grzeszników. Tylko krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszystkich grzechów i umożliwia zbliżenie się do Boga z odkrytym obliczem. Nie jest powiedziane, jak Abel doszedł do tego, że złożył Bogu ofiarę z pierworództw trzód swoich. Wyjaśnić ten fakt nie jest chyba trudno. Już bardzo wcześnie
zwierzęta musiały położyć swe życie, aby dostarczyć pierwszym ludziom szat, gdyż byli obnażeni i potrzebowali okrycia. Bóg sam uczynił Adamowi i żonie jego odzienie skórzane i oblukł ich, jak mówi nam pierwsza księga Mojżeszowa 3:21. Krew musiała popłynąć. Bóg sam wskazał w pierwszej parze ludzkiej drogę, na której grzesznicy mogą jedynie przybliżyć się do Niego Świętego. Tylko krew mogła Go ubłagać. Zapewne rodzice wskazywali także swym dzieciom tę drogę. Abel pozwolił skierować się na nią w posłuszeństwie wiary, ugiął się przed Bożym osądzeniem grzechu, przez wiarę wystawił ołtarz oraz przyniósł ofiarę przyjemną Bogu. Wiara kroczy razem z posłuszeństwem i tego oczekuje Pan Bóg od swych odkupionych. Myśli Boga znajdujemy w Jego Słowie i okazujemy swą wiarę wtedy, gdy jesteśmy posłuszni temu Słowu. W liście Judy jest mowa o drodze Kaina. Wyrażenie to zastosował pisarz wyraźnie do rodzaju ludzkiego, który odznaczał się powierzchowną religią, obłudnym chrześcijaństwem. Nominalni chrześcijanie mieszali się między wierzących dobrowolnie i dobrowolnie brali udział w ich ucztach miłości, zupełnie tak, jakby należeli do nich bezbożnym, cielesnym życiem. Są to wilki w owczych skórach. Są to wilki w owczych szatach, które nie chcą nic wiedzieć o odkupieńczej krwi Chrystusa. Ludzie o zdeprawowanym charakterze, nie uznający ani ludzkiej, ani boskiej powagi, posiadają, jak mówi się, powierzchowną religię, taką jak miał Kain. W innym wypadku w ogóle nie ofiarowałby. Jest to religia, która odpowiada własnym ludzkim skłonnościom. Nie jest z wiary i nie poddaje się Słowu Bożemu. Ludzie kroczący drogą Kaina, mordercy swego wierzącego brata, będą w końcu prześladowali dzieci wiary i odpadną całkowicie od Boga. Nie mam zamiaru, nie będę już się dalej rozwodzić nad drogą Kaina. Chciejmy wystrzegać się wszystkiego, co ma styczność z ludzką religią. W pogaństwie istnieją także różne religie, jak na przykład mahometanizm, buddyzm, konfucjanizm. Nauczeni w piśmie i faryzeusze wyznawali religię, z której byli bardzo dumni i zadowoleni, gdyż pochodziła od Boga i różniła się całkowicie od wszystkich innych religii, ponieważ zakon był dany przez boskie orzeczenie. Czy istotnie mogliby sami z doskonałą religią ostać się przed świętym Bogiem? Obłudnicy na taką nazwę zasłużyli sobie od Boga, Syna Człowieczego chodzącego między nimi. Zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, albowiem tam sami nie wchodzicie, ani tym, którzy by wejść chcieli, wchodzić nie dopuszczacie, mówi Ewangelia według Mateusza 23:13. Czy dzisiejsze odstępcze, zepsute chrześcijaństwo w swych różnorakich systemach religijnych nie jest także tylko jedną z religii, w których cielesny człowiek szuka duchowego zaspokojenia? Co może Boga jedynie ubłagać? Słowo Jego wyjaśnia od pierwszej do ostatniej księgi. Ujrzawszy krew, minę was, mówi druga księga Mojżeszowa 12:13. I właśnie to mówi Pan do Izraelitów, którzy z bojaźnią i z drżeniem słuchali o sądzie, jaki zamierzał Bóg wykonać w ziemi egipskiej.
Krew zapewniła im bezpieczeństwo. Odtąd co roku najwyższy kapłan z krwią musiał wkraczać do najświętszego miejsca przed oblicze Boga tronującego między cherubinami i tam pokrapiał krwią miejsca przed ubłagalnią i samą ubłagalnię skrzyni przymierza, czyniąc pojednanie dla siebie i swego ludu. Sama świątynia, ołtarze i wszelkie naczynia oraz narzędzia używane przy służbie kapłańskiej musiały być skropione krwią, ponieważ oczyszczenie bez krwi byłoby niemożliwe. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Krew snuje się przez wszystkie księgi Starego Testamentu. Ofiary musiały być bez przerwy przynoszone, jak mówi nam List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 19 do 22 wersetu. Jak przedstawia się ta sprawa w Nowym Testamencie? Tak samo jak w Starym, krew jest podstawą, na której człowiek jedynie przybliża się do Boga. Niech będą Bogu za to dzięki, bo tutaj mamy do czynienia z krwią o zupełnie odmiennym rodzaju i skuteczności. W czasie łaski jest krew baranka Bożego, baranka bez zmazy. Jeśli by krew jego nie popłynęła, symbole i ofiary Starego Testamentu nie miałyby zgoła żadnej wartości przed Bogiem. Wszystkie ofiary przynoszone bezustannie w Starym Przymierzu nie zdołały przystępujących uczynić doskonałymi. Tak mówi przecież List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 1 werset. Krew wołów i kozłów nie mogła oddalić grzechów. Ofiary te są cenne tylko w połączeniu z drogą bez zmazy ofiarą Jezusa Chrystusa. Po cóż więc ustanowiono ofiary, jeśli nie gładziły grzechów? Dla Izraelitów były one niby obiektem ich wiary. Naród izraelski, składając je, patrzył w przyszłość i oczekiwał wypełnienia się tego, czego składane przez nich ofiary były tylko obrazem, czyli, jak uczy apostoł Paweł, cieniem przyszłych lepszych rzeczy, jak mówi List do Hebrajczyków 10:1. W przyszłości, w tysiącletnim królestwie, w Nowym Przymierzu też będą składane ofiary, ale one będą patrzyły wstecz na ofiarę Pana Jezusa, a więc będą cieniami rzeczy przeszłej, lepszej rzeczy. Jezus Chrystus umarł, Jego krew przyniosła zupełne ubłaganie. Ofiara ciała Pana Jezusa Chrystusa dokonała się i przez tę ofiarę uczynił raz na zawsze doskonałymi tych, którzy bywają poświęceni. I mamy o tym świadectwo w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 10 do 14 wersetu. Dzisiaj nie potrzeba żadnej pośredniczącej służby kapłańskiej. Mówi nam to przecież List do Hebrajczyków 10:11. Grzesznik bezpośrednio może zwrócić się do Jezusa, którego Bóg wystawił ubłaganiem przez ofiarę, przez wiarę w krew Jego, ku okazaniu sprawiedliwości swojej. List do Rzymian, 3 rozdział, 25 werset. Bóg odpuszcza z jednej strony grzechy, które były popełnione przed śmiercią Chrystusa przez wierzących starożytnego czasu, a z drugiej strony czyni dziś usprawiedliwionym każdego, który jest z wiary Jezusowej, o czym mówi nam List do Rzymian 3:24-26. Teraz oglądamy we wierze wywyższonego po prawicy Bożej Syna Człowieczego, który dał na ziemi swą cenną krew na ołtarzu Bożym. W związku z kosztowną ofiarą Pana Jezusa zastanówmy się nad tym, co działo się w Starym Przymierzu, a wtedy zobaczymy ponownie wspaniałe światło.
którego chociaż słaby odblask znajdujemy w symbolach Starego Testamentu. Zwróćmy jeszcze uwagę na ołtarz, na którym w Starym Testamencie były składane różnego rodzaju ofiary, na to, jakie znaczenie figuralne ma on i dla nas. Ołtarz oznacza służbę Bożą, czyli zebranie do imienia Pana Jezusa, gdzie dwóch lub trzech się zbierze w imieniu Pana dla uwielbienia Ojca i Syna. To jest służba kapłańska. Chrystus jest przedmiotem nabożeństwa i bezustannej czci i chwały. W Starym Przymierzu przy budowaniu ołtarza była objawiona jedność ludu Bożego. Ołtarz i świątynia w Jerozolimie obrazują zgromadzenie i jedność świętych oraz obecność Bożą w pośród nich. Cierpiący i ukrzyżowany poza Jerozolimą, czyli poza obozem, to jest odsunięty od systemu religijnego Chrystus, teraz niewidzialny, jest obecnie ołtarzem dla odrodzonej i uratowanej duszy. List do Hebrajczyków 10:14 nam to komentuje. Był i jest on zgorszeniem dla religijnych ludzi. Pierwszy list do Koryntian 1:23. Ukrzyżowany, zmartwychwstały i uwielbiony Pan Jezus Chrystus jest dla wierzącego ołtarzem, przez który ma przystęp do tronu Bożego, ma wolność wejść do prawdziwej świątnicy, do nieba i okazywać się przed obliczem Bożym. I to tylko przez żywy ołtarz. Tylko przez żywy ołtarz, przez Pana Jezusa Chrystusa i na podstawie wykonanego przez Niego dzieła na Golgocie. Dzięki Jego zasługom i miłości ku nam jest On ołtarzem uwielbienia, przez który przynosimy Bogu i Ojcu owoce ust naszych, to jest dziękczynienie i chwałę. List do Hebrajczyków 13:15. W końcu rzućmy okiem na ostatnią księgę Biblii. Pokazane są nam tu otwarte drzwi w niebie i jeżeli wejdziemy przez nie, to będziemy świadkami cudownej akcji. Widzimy stolicę wiecznego Boga. Tron Jego otaczają potężne zastępy wojsk anielskich. Żywe istoty i 24 starszych starców odzianych w białe szaty ze złotymi koronami na głowach i siedzących na stolicach. Oprócz nich jest tam jeszcze jedna osoba. Tą osobą jest baranek jako zabity. Baranek tworzy właściwy ośrodek. Jemu nie tylko należy się uwielbienie i pieśni starców, lecz także chwała żyjących stworzeń i chówców anielskich. Godzieneś, że byłeś zabity. Ukrzyżowany, zmartwychwstały i uwielbiony Pan Jezus Chrystus jest dla wierzącego ołtarzem, przez który ma przystęp do tronu Bożego, ma wolność wejść do prawdziwej świątnicy, do nieba i ukazywać się przed obliczem Bożym. Tylko przez żywy ołtarz, przez Pana Jezusa Chrystusa i na podstawie wykonanego przez Niego dzieła na Golgocie, dzięki Jego zasługom i miłości ku nam, jest on ołtarzem uwielbienia, przez które przynosimy Bogu i Ojcu owoce ust naszych, to jest dziękczynienie i chwałę. Mówi nam to przecież list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 15 werset. W końcu rzućmy okiem na ostatnią księgę Biblii, na objawienie według świętego Jana, Apokalipsę. Pokazane są nam tu otwarte drzwi w niebie i jeżeli wejdziemy przez nie, to będziemy świadkami cudownej akcji. Widzimy stolicę wiecznego Boga.
Tron jego otaczają potężne zastępy wojsk anielskich, żywe istoty i 24 starców odzianych w białe szaty ze złotymi koronami na głowach i siedzących na stolicach. Oprócz nich jest tam jeszcze jedna osoba. Tą osobą jest baranek jako zabity. Baranek tworzy właściwy ośrodek. Jemu nie tylko należy się uwielbienie i pieśń starców, lecz także chwała żyjących stworzeń i chówców anielskich. Godzieneś, że był zabity, że byłeś zabity, śpiewają starcy. Godzien jest ten baranek zabity. Godzien jest ten zabity baranek. Oddają chwałę aniołowie, co mamy udokumentowane w Księdze Objawienia, 5 rozdział. Miłość i dzieło Baranka Bożego, który raz na ziemi oddał się na krzyż dla oswobodzenia biednych i straconych grzeszników i dla uwielbienia Bożego, będzie w wieczności przedmiotem ubóstwiania wszystkich niebieskich świętych i podziwiana przez świętych aniołów. Na wieki zamieszkają w błogim miejscu, gdzie nie będzie nigdy trosk i kłopotów i gdzie nic nie przypomni więcej grzechów, dolegliwości, trudów i niedoskonałości życia ziemskiego.